Takie zapewnienie, moje zapewnienie jest takie, że nie ma ani żadnych palenia gum, ani żadnych petard, ani żadnych rac, ani nic innego. Wszystkie autobusy, Elki czy samochody uprzywilejowane będziemy przepuszczać. Także protest uważam za otwarty. Szanowni Państwo, dzisiejszy protest jest naszym krzykiem rozpaczy i bezsilnością w walce o utrzymanie przedszkoli i zapewnienie godnych warunków do wychowania i edukacji najmłodszych mieszkańców naszego miasta i gminy. Systematyczny proces zaniżania dotacji trwa od 2010 roku. Wtedy to nowa władza gminna postanowiła oszczędzać na przedszkolach, przyjąc różne zabiegi księgowe, aby tylko omijać prawo, bowiem ustawa o systemie oświaty i rachunkowości gwarantuje przedszkolom publicznym 100% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym, a 75% tych kosztów w przedszkolach prywatnych. W 2013 roku pan burmistrz chlubił się i z dumą głosił wszystkim radnym, że poczynili oszczędności na przedszkolach prywatnych, zabierając im 97 zł z dnia na dzień. A zrobił to, stosując zabieg księgowy, zwalniając dozorców i konserwatorów z przedszkoli. Zatrudnił ich w ZAS-ie, oddelegowując ich do pracy do tych samych przedszkoli, ale już nie wliczając kosztów. Wiele przedszkoli stało już wtedy nad przepaścią. Pan burmistrz zapowiedział, że dalej pracuje nad oszczędnościami w przedszkolach i zaczął je wprowadzać w życie. Tym samym wszystkie dotychczasowe remonty w przedszkolach, które są brane pod uwagę w wyliczaniu dotacji, przenieśli do rozdziału inwestycje. Nastąpiły kolejne obniżki. W międzyczasie z mapy Piaseczna zniknęły kolejne przedszkola. Zabrakło im środków na funkcjonowanie w wyniku niszczycielskiej polityki gminy. Zwracaliśmy się z tą sprawą do Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Od nich przyszły merytoryczne pisma do pana burmistrza informujące, jak należy wyliczać dotacje dla przedszkoli prywatnych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne. Ministerstwo poinformowało gminę, że takie zabiegi mogą stanowić obejście prawa i są niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Gmina zignorowała dwukrotnie pisma ministerstwa, wprowadzając własne prawo. W listopadzie tego roku pan burmistrz, nie informując nas, zabrał 200 zł na każde dziecko. Straciliśmy płynność finansową, nie mamy za co płacić ZUS-u. Na spotkaniu w gminie z panią wiceburmistrz usłyszeliśmy, że gmina chce z nami współpracować, ale o zwrocie niewłaściwie płaconej dotacji nie chcą rozmawiać. Kierują nas do sądów. Martwi nas fakt, że gmina publikuje w gazecie sumy, jakie wydaje na przedszkola, otwiera kolejne oddziały w swoich placówkach, nawet w dotychczasowych szatniach, a wszystko dlatego, żeby zniszczyć te przedszkola publiczne i niepubliczne, które są prowadzone przez osoby fizyczne. Przypominam jeszcze o podpisaniu petycji, bo za chwilę będziemy szli pana burmistrza. Każdy oczekuje godnej płacy za swoją pracę. Przecież to się odbija na naszych pociechach, na tych, których najmocniej kochamy.
Czy gmina chce doprowadzić do zamknięcia przedszkoli prywatnych i upublicznionych? Nie możemy funkcjonować na krawędzi bankructwa. Kto się zajmie dziećmi? Czy dlatego, że dzieci są jeszcze małe, to można je ograbiać z tego, co mają zagwarantowane w ustawie? Dość milczenia. Musimy bronić naszych najmłodszych. Oni chcą się bawić nowymi zabawkami, przebywać w ładnych, estetycznych pomieszczeniach, zdobywać wiedzę z wykształconymi ciociami, wzrastać, rozwijać się, cieszyć i bawić. Brawo! W związku z tym, że petycja została złożona, myślę, że to będzie nasze dobre słowo do pana burmistrza, żeby siadł i zaczął rozmawiać. Myślę, że chyba nas zauważyli ze swojej wieży z kości słoniowej. Myślę, że możemy powiedzieć, że zamykamy? Oficjalnie zamykam zgromadzenie publiczne. Dziękuję państwu za przybycie.